ty kraj. A ty na mnie będziecie patrzyły, czy na ziemię? Desia! Dla pani Ani, dla mamusi. Rozmawiam z panią Iwet, która przyjechała z psem. O jakiej rasie? To jest francuski owczarek, Briard, połowa akurat. Przed chwilą widzieliśmy występ. Tak. Jak udany? Udany, dziękuję. Bardzo ładnie się tutaj przy nas pisała. Aczkolwiek startowałyśmy razem z siostrą, zajęłyśmy drugie miejsce, siostra zajęła pierwsze miejsce. Ale Sunia się bardzo ładnie zaprezentowała, jestem bardzo zadowolona. W ogóle to wiem, że sporo medali pies już ma. Tak, jest wicemłodzieżowym zwycięzcą Europy, zwycięzcą młodzieży na Holland Cup. Dużo zwycięstw ogólnych takich w młodzieży i na pisach i w rasie. Ona jest wybarwiona bardzo, bardzo taki, ma głęboki kolor, jest naprawdę bardzo ładnie, nie ma takich dużo końcówek i przecień. Trudny w utrzymaniu. Włos? Tak? Nie, nie jest trudny w utrzymaniu. Jest to struktura kozia włosa. On jest taki dość śliski, lekko twardawy w dotyku. Łatwo się go pielęgnuje, nie kłębi się, nie kołtuni się, chyba że w okresie wymiany, jak dochodzi ten włos szczenięcy na młodzieżowy. To tak. Jest pies pasterski, który żyje, pilnuje owie czy... Tak, górach, tak, prawda? Typowo stróżujący pies, ciepło. Myślę, że nie, akurat jeszcze dzisiaj tak słońce na mnie nie bardzo, nie mocno doskwiera, jak czasami bywa w środku lata. Ale to futro również chłodni go i przed, zarówno przed zimnem, w czasie zimy, jak również i przed słońcem, przed gorącem. Także jest to taki izolator. Więc tak się wydaje, że jak duże futro, to musi być gorące i ciepło. Nie, to ja też izoluje przed ciepłem. Dziękuję ślicznie, do widzenia.